Dzień dobry, dzień dobry. Vlogmas dzień 8. Ja, słuchajcie, wczoraj siedziałam do późna w zasadzie. Dobrze, że tu jest dobry internet. Ale siedziałam do późna, składałam tego vloga. I jeszcze internet mi pokazywał 0% przesłania. I tak przez chwilę nic się nie działo. A potem się okazało, że miałam internetu w kompie. Jak już zatrybiło, to już poszło szybciutko. Ale dążę do tego, że poszłam dość późno spać. Jeszcze długo grzebałam w ustawieniach w aparacie, bo coś mi się na bank poprzestawiało, ponieważ wczorajszy cały vlog był tak wypiks, tak brzydkiej jakości, że aż mnie oczy bolały przy montażu. Wiecie, tego tutaj w tym podglądzie tak nie do końca widać, a później siadasz przy kompie, już ludzie drodzy, co tu się stało. Mam nadzieję, że dzisiaj już wszystko będzie w porządku. Ale do czego jeszcze dążę? A, o 7:15 mnie obudziły głosy z zewnątrz i patrzę, a tu zupełnie ciemno. U nas już o 7 robi się jednak jasno. A to na nasz czas już 8:15 była. To już w ogóle. Mówię, nie, no 8:15 to już chyba trzeba wstawać. Ale wyspałam się, ponieważ tutaj jest długo ciemno. Dopiero, zaraz wam pokażę, dopiero się tak przejaśnia. Zaraz się zbieramy i będziemy jechać do miasta. O 14:00, w okolicach 14:00 mamy sprawę do załatwienia. Mam nadzieję, że pójdzie to wszystko dobrze i sprawnie. A jeszcze zanim ta 14 nastąpi, to gdzieś się tam pokręcimy po mieście. Gdzieś sobie wejdziemy, może coś zjemy. Pocieszymy się Dublinem i wam też pewnie troszeczkę pokażemy. Także ja się na razie zbieram. Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around. To jest też fajne, tak sobie myślę, że nie, w sumie jedziemy na miasto i będzie dla mnie przyjemnością pójść sobie zjeść, usiąść, pochodzić po mieście. Nie mam takiego, jedziemy szybko, Primark, nachapać się, tani szmat. Wejdę pewnie do Primarka, pewnie żadnych ciuchów tam nie kupię, no ale coś tam może, nie mówię, że nie. Natomiast nie ma już we mnie takiego, wiecie, no wejdę do Brand Thomasa z przyjemnością, do TK Maxa, pójdę do Kildare Village, chcę jechać. Ale nie mam takiego, wiecie, takiego powera, muszę gonić za ciuchami, muszę zrobić shopping. Nie, to w ogóle nie jest mój plan. Jak coś fajnego wpadnie mi w oko, to z przyjemnością kupię, ale raczej bardziej nasuwam się właśnie na zakupy w Kildare Village, gdzie są droższe sklepy, a mniej tych rzeczy. Zdecydowanie. No, więc już chyba faktycznie wyrosłam z posiadania tych rzeczy, a przynajmniej z posiadania 1000 niepotrzebnych i słabej jakości. Także cieszę się, że nie ma we mnie tego po prostu tego gonienia za zakupem. Ja już mówiłam, że ja wszystko mam. No taka jest prawda. Wszystko, co do życia potrzebne mam. Jak mi się coś spodoba, to sobie kupię, ale no pressure w tej kwestii. Nawet jak nie wejdę dzisiaj do żadnego sklepu, to nie będę się czuła smutna. O, kiedyś bym tak... O, właśnie! Kiedyś bym tak miała, że jakbym sobie nic nie kupiła, bym było przykro i byłabym smutna. A dzisiaj nie będę smutna, nawet jak nie wejdę do sklepu. Ma być miły dzień. O, tyle. Jest zimno i tego się nie da... Temu się nie da zaprzeczyć. Ile było? Minus jeden? O, przymrozek był. Minus jeden. Czekajcie, pociąg przejedzie. Ja pierwszy raz w tym roku mam rękawiczki. To już jest taki etap, że mam rękawiczki. Wiecie, tak normalnie to do auta i z powrotem, więc one nie są aż takie konieczne. Ale tutaj jednak trochę będziemy chodzić, tutaj stać, czekać na pociąg. Więc sobie ubrałam rękawiczki. Ale co jest najśmieszniejsze? Już nie wiem, czy to jest najśmieszniejsze, ale Irlandczycy stoją tutaj twardo w bluzach. To kwestia chyba przyzwyczajenia, że oni po prostu cały rok chodzą w bluzach. Czy jest zimno, czy jest ciepło, chodzą w bluzach. A jest chłodek, naprawdę. I co jest też fajne, to już jest naprawdę świątecznie. Wczoraj już jak jechaliśmy z lotniska, to było mnóstwo widać przystrojonych domów i że w domach ludzie mają choinki, bo często ustawiają je przy oknach, także tu już ten świąteczny klimat da się wyczuć i mam nadzieję, że dzisiaj wam go troszeczkę
przekażę, a my czekamy na pociąg i za 2 minuty jedziemy. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go. Ale tam jest jakiś Doyle. To nie są owoce? Bo są. Tam są. No właśnie. Jak zimno w ogóle. Jakiegoś kolesia poznaliśmy. I nas zagadał. Gadał i gadał i gadał i gadał. Ale idziemy najpierw coś zjeść. O. Tak. Roleczkę z centrum. No faktycznie pusto, zamknięte. Szkoda, taki budynek. Coś tu zrobią na pewno. Galerię handlową obstawiam. To taki piękny, stary budynek, w którym był market warzywno-owocowy, ale market się zamknął. Zobaczymy za rok. Coś na pewno tu będzie. Jakieś nowe budowle, słuchajcie. Ale fajne jest to, że to jest zupełnie nowy budynek, który jest utrzymany mega w klimacie tego, co jest po drugiej stronie. Tu się spotykają takie naprawdę bardzo stare, z takimi bardzo nowymi, ale wszystko jest w tej samej kolorystyce. Nie ma tak jak u nas, że... Chociaż teraz to się bardziej starają, ale czasami jest, wiecie, także od czapy. Dla mnie Warszawa taka jest. Przedwojenna, nowoczesna i jeszcze taka 90. O nie, nie 90, a bardziej komunistyczna. I to wszystko jest takie odklejone od siebie. A tu jednak gdzieś ta spójność zachowana. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Nagłówki gazet widzieliście? Morderstwo, zabójstwo dilera, strzelanina, nie żyje, zwłoki i tak dalej. Codzienność w Dublinie. A drugie to wiesz co było? Że jakaś bakteria w szkołach grasuje i HSE i szkoły ostrzegają, że to jest śmiertelna bakteria, że już dzieci na to poumierały. Czajesz? Przerażona jestem, ale ja. Wszystko, słuchajcie, o, z bagietką wam pokażę. Wszystko dostępne. Uksy na platformie są. 550-tki są. A u nas w Polsce niczego nie ma. Wszędzie wszystko wyprzedane. Dobra, dojadam i wchodzę do środka. Jest, słuchajcie, jakiś drobny jarmark. Ale, nie wiem jaki, ale to nie ma świąteczne, to nie są świąteczne, ani świąteczne, jesteś, ani to świąteczne, no dobra, jakieś takie pojedyncze, ani to rękodzieło, ani to jedzenie, to po prostu jest łam na tym, jakieś kradzione podróby, ja w ogóle nie wiem o co w tym chodzi. Widzicie jak u nas na odpuście, podróby perfum, tam dalej są te ługi, okej. Okay. No nie rozumiem tego. No dobra, te świąteczne jeszcze plastiki, okej. Okay. Ale reszta? O, a tu ludzie śpią. Bezdomność to jest ogromnym problemem i pomimo tego, że państwo faktycznie pomaga, no to dużo jest ludzi po prostu uzależnionych od narkotyków i oni śpią tak. To jak się idzie rano do pracy, jak ja chodziłam rano o 7 do pracy, to było ich mnóstwo. Całe ulice, w witrynach sklepów i tak dalej. Ludzie zostawiali im rano kawę, jedzenie. No jest to tutaj ogromny problem. Taki powszechny i ogromny. Państwo nie jest na to obojętne, no ale to też poniekąd gdzieś tam jest wybór tych ludzi. No i o co chodzi z tą tandetą na tym, z tymi pieskami? U nas tak na odpustach jest. No jeszcze na jarmark trafiliśmy też w ogóle. Diamond Hair Bows. Popatrz, czyste diamenty. Może byś kupił dla córki diamentowo. Tu jest jeden z dwóch największych domów handlowych w Dublinie. No i wiadomo, jak dom handlowy, to i wystawy są przepiękne. Zobaczcie, jaki dziadek do orzechów. Ale też zobaczmy wspólnie pierwszy raz witryny. Zaraz idziemy do TK Maxa z drugiej strony, ale te witryny to są dzieła sztuki często. Supposed to be making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la, 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 oh, oh.
Jest, słuchajcie, tak świątecznie też w środku. Może sobie później albo w inny dzień wyjdziemy. Dobrą to masa na pewno, także coś więcej wam pokażę, no ale jest pięknie. Co jest też fajne, to że taki każdy, najmniejszy nawet sklepiczek ma jakąś tam ozdobę, świecidełko, choinkę. Przez co ten klimat też taki jest wyczuwalny. No jak są właśnie takie większe sklepy, domy handlowe, albo na przykład taki dance stores, to tam już się w ogóle dzieje. Także w sumie fajnie, że przyjechaliśmy, bo jak już wrócimy, to już w Polsce będzie więcej tego klimatu. A jeszcze w porównaniu do tutaj, to w Polsce nie ma nic. Akurat się nie nagrało. Jest też żywa choinka. To jest, a w ogóle jest tu taka choinka, że tak jak we Wrocławiu, to chyba ta centralna choinka miasta. Generalnie mam wrażenie, że jest postawiona bardziej na światełka, ozdoby, a może gdzieś przy graftonie. To zaraz zobaczymy, bo faktycznie przy graftonie może być taka choinka, choinka, no i ta tutaj jest całkiem pokaźna, a żywa. And I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Ale też Dublin potrafi być taki przepiękny z jednej strony i prawdziwy z drugiej. Jeszcze ta mewa to po prostu no, idealne podsumowanie Dublina. Mały spacer. James Joyce bardzo długo mieszkał w Dublinie, nie całe życie chyba. Też Ulysses dzieje się tutaj, Dublinera napisał. Także to jest słynna postać z Dublina, jeżeli ktoś by nie wiedział. Chyba się też tutaj urodził. Zaraz to sprawdzę. Dokładnie. James Joyce był Dublinerem, a jego tato był Corkonian. Mieszkaniec Cork nazywa się Corkonian. I to jest dla nich ławeczka. Tak się nie muszę już googlować, bo był Dubliner. Zobaczcie, każdy znak, każda informacja jest najpierw w języku irlandzkim, a później w angielskim. Różna jest kolejność, ale w większości miejsc jest faktycznie są dwa języki. Chociaż ten niestety niewiele osób zna, ale uczą się w szkole. Jest i o St. Stephen's Green, jak co roku przepięknie przystrojone. Choinka, bombki, światełka. Idealnie. Zaraz jakieś zdjęcie porobimy. I tu na dole jest TK Max, także idziemy jeszcze do TK Maxa, bo jest 12, a o 14.30 mamy sprawę do załatwienia. Pięknie. Zobaczcie, jaki wybór świątecznych świec. To wszystko są świece. Myślałam, że może kubeczki. A to po prostu piękne. Piękne i mega dużo ich jest. No, no, no. Może by coś takiego przygarnąć. Zobaczcie, Santa Workshop. A później jak się to wypali, to pewnie można wyczyścić i mieć pojemnik. A mi już w poprzednim TK-u w oko wpadła ta piżamka. Jest tak miła, że i tak świąteczna, że naprawdę się nad nią zastanawiam. Chyba komplet kosztuje 35 euro, coś takiego. Tak, 35 niby, wcześniej 50, ale jest no idealna, świąteczna. Chociaż te też są ciekawe, zobaczcie. W pieseczku. No teraz Grafton Street, czyli najbardziej zakupowa ulica w Dublinie. Idziemy do Disneya zobaczyć, czy są jakieś fajne bidony porządne. Nie jak w Sinsayu, tylko w Disney. Może coś akurat będzie fajnego. Przepiękne ozdoby są tutaj na witrynie właśnie w sklepie Disneya. Coś zupełnie innego. Może właśnie sobie coś stąd kupimy. Bo tu są zupełnie inne rzeczy. Zobaczcie taki domek. Cały czas mówię, zobaczcie. Jakbyście nie patrzyli. To jest perfekcyjne.
cały dół tutaj jest sekcją świąteczną. Patrz na to, ej. Matko kochana. Cały dół jest świąteczny, ale dużo na przecenie rzeczy. I tak są bardzo drogie, ale może coś nam wpadnie w oko. O, 100, to nie aż tak źle, jak za wszystkie księżniczki, ale ta Arielka w Łodzi. Niesamowite, szkoda, że już mamy dla Hani wszystkie prezenty. A tutaj możesz być każdą księżniczką Disneya, jaką sobie wymyślisz. To jest szaleństwo. Piękne. Dobra, mamy wystawę w Brown Thomasie. Wszystko w choineczkach. Ale pięknie. Tutaj zawsze, słuchajcie, no mega misternie zrobione wszystko. Ja nie wiem, czy wchodzimy do środka, bo ja nie wiem, co ja chcę. Na pewno coś bym sobie znalazła. Powoli już będziemy wracać, ale chciałam wam pokazać, nie chcę tak komuś chamsko do domu zaglądać, ale o tym, co mówiłam, pierwszy dom, drugi dom ma choinkę i tutaj już trzeci widzę, też ma choinkę. I jak ktoś ma właśnie takie wykusze, duże okna, to wstawia choineczkę w oknie i to super wygląda, bo widać z ulicy, a ładnie świeci świątecznie. Lecimy na tramwaj i później na pociąg, ale dużo więcej ludzi się zrobiło i też światełka się świecą, bo się zaczyna robić ciemno, nie mamy dużo czasu do pociągu, a jak się spóźnimy, to później będziemy mieli problem, bla 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 bla. Także lecimy, ale może jeszcze właśnie jakieś światełka uda mi się nagrać. Widzę, że tutaj taka cała ściana oświetlona. Aha, przystanek jest tu. Okej. Okay. Okay. To jest, słuchajcie, w zasadzie tyle, co jestem w stanie z tego dnia wyciągnąć. Już jesteśmy w domu. Czas z Hanią. Stęskniłam się trochę przez te kilka godzin jednak, ale ona oczywiście świetnie się bawiła. No i też fajny jest taki czas jednak bez mamy i taty dla dziecka, ale też między dziadkami, a wnuczką, nie? Także wszystko jest super, wszyscy zadowoleni. Ja też, chociaż słuchajcie, nic nie kupiliśmy, nic. Ale pomyślnie załatwiliśmy to, co mieliśmy załatwić, co było głównym motywem naszego przylotu tutaj. No i teraz już możemy się skupić na przyjemnościach. A wiecie, jakoś tak, no cały czas coś tam ta sprawa gdzieś tam w głowie była, więc też te zakupy były drugorzędne dzisiaj. Ale mam nadzieję, że jutro planujemy Kildare Village. Tak. Jak fontanny, no. Hania dostała jeszcze prezent jeden od Mikołaja i się bawi nim właśnie w kąpieli. I co? Co mówiłam? No właśnie. A, że jutro może w Kildare przeszalejemy. Mam nadzieję, że chociaż kilkanaście minut z tego vloga się uzbiera. No te vlogi tutaj, wiadomo, będą trochę krótsze, ale nadrobię na pewno gadaniem po powrocie. A teraz też korzystamy z tej sytuacji, w której jesteśmy. Także na dziś już żegnam się z wami i widzimy się jutro.